Jakość świadczonych usług w szpitalu psychiatrycznym w Suwałkach potwierdzona została certyfikatem ISO. Uroczystość wręczenia dokumentu odbyła się w czwartek. Świadectwo jakości wręczył dyrekcji placówki marszałek województwa podlaskiego Bogdan Dyjuk i Waldemar Kwaterski, radny sejmiku województwa podlaskiego. Zanim do tego doszło, placówka przeszła długi i szczegółowy audyt. Polegało to między innymi na analizie stanu istniejącego w placówce. Wzięliśmy pod uwagę nasz statut organizacyjny, między innymi. Następnie wzięliśmy pod uwagę słabe, mocne strony zagrożenia i szans. Bardzo ważne było również zaktualizowanie naszej polityki jakości, to jest wizji strategii naszej placówki. Bardzo ważna również była ocena zasobów, szczególnie zasobów personalnych, a także otoczenia. Dyrekcja szpitala do mocnych punktów placówki zaliczyła, i to na pierwszym miejscu, strategiczne położenie blisko granicy z Rosją i Litwą. Ważna okazała się też utrwalona pozycja na rynku usług medycznych, stabilna sytuacja finansowa szpitala, doświadczony i oddany pracy zespół oraz poziom zadowolenia pacjentów. Zagrożeniem, które może w przyszłości przerwać dobrą passę, są coraz bardziej ograniczone możliwości pozyskiwania odpowiednio wykwalifikowanej kadry. Zabraknie nam za kilka lat wykwalifikowanej kadry terapeutycznej, jeżeli chodzi o kadrę certyfikowaną, ponieważ są to naprawdę jest proces długoletni zdobywania tych specjalizacji, to jest do 8 lat. Inne bolączki to mniejsze niż w innych regionach wynagrodzenia personelu oraz stosunkowo niska wycena świadczeń medycznych. Kontrakt szpitala wzrasta dzięki temu, że my otwieramy ciągle jakieś nowe zakresy usług, że my staramy się poszerzać swoje funkcjonowanie. Natomiast jeżeli chodzi o taką formalną wycenę za punkt, ona się nie zmieniła od 6 lat. Placówka mimo niełatwych warunków ekonomicznych radzi sobie jednak bardzo dobrze. Certyfikat jakości przyznawany jest na 3 lata, ale corocznie potwierdzany jest audytem.